Policjanci oczywiście przygotowują się do tego długiego weekendu majowego. Możemy spodziewać się większej ilości patroli i ruchu drogowego. Policjanci w trakcie kontroli będą sprawdzali przede wszystkim trzeźwość podróżujących, to czy podróżujemy w sposób odpowiedzialny, czyli wszyscy mają pozapinane pasy bezpieczeństwa, a dzieci poruszają się w przeznaczonych dla nich fotelikach. No w sytuacji, kiedy zatrzymamy takiego nietrzeźwego kierującego, no tutaj przypominam o tych przepisach, które stanowią, że takiemu kierowcy może zostać odebrane jego samochód. No oczywiście wiąże się to również z innymi karami, między innymi z długoletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Również policjanci w trakcie tego weekendu majowego będą zwracali uwagę na prędkość, z jaką poruszamy się. No tu również przypomnę, że mamy bardzo wysokie mandaty za przekroczenie prędkości. Jeśli natomiast ktoś przekroczy prędkość o ponad 50 w terenie zabudowanym, no to również musi liczyć się z utratą swoich uprawnień. Policjanci w codziennej służbie w trakcie majówki również będą zwracali uwagę na to, w jaki sposób wypoczywamy na terenie naszego miasta, czy też naszych jezior. No przypomnę tylko, że rozpalanie na przykład grilli, no jeśli mówimy tutaj o takim grillu na balkonie, no to nie jest najlepszy pomysł. No, co prawda ogólnopolskie przepisy nie zabraniają takich praktyk, no ale zwróćmy uwagę na naszych sąsiadów, czy to im nie będzie przeszkadzało. Zwróćmy uwagę również na przepisy lokalne i spółdzielcze, które mogą tego typu aktywności zakazywać. Majówka to taki czas, kiedy skorzystamy z wolnych dodatkowych wolnych dni i często wyjeżdżamy poza nasze miejsce zamieszkania. Warto przed wyjazdem pamiętać o tym, aby nasz dobytek odpowiednio zabezpieczyć i uniknąć niebezpiecznych i niespokojnych sytuacji, a nasz wypoczynek był bezpieczny i spokojny właśnie. Warto pamiętać o tym, aby przed wyjazdem sprawdzić wszystkie okna, czy zostały one zamknięte. Przede wszystkim chodzi tu o okna dachowe i okna piwniczne. Należy również sprawdzić wszelkie wejścia do pomieszczeń gospodarczych, garaży. Jeżeli posiadamy monitoring bądź inne systemy alarmowe, warto sprawdzić przed wyjazdem, czy one w ogóle działają. Oczywiście w takich sytuacjach nieocenionym okazuje się zaufany sąsiad, któremu możemy przekazać numer telefonu, który pod naszą nieobecność będzie sprawdzał, co dzieje się z naszym domostwem. Poinformuje odpowiednie służby, jeżeli kręciłyby się wokół naszego domu jakieś podejrzane osoby. Policjanci każdego dnia kontrolują swoje rewiry właśnie pod kątem takich osób, które no, niepotrzebnie kręcą się w okolice opuszczonych domów, czy też domów, które aktualnie są puste. W dzisiejszych czasach to media społecznościowe często są źródłem informacji dla potencjalnych złodziei. I pamiętajmy o tym, aby zdjęcia, filmy, czy tam inne relacje z naszego wypoczynku zamieszczać w mediach społecznościowych dopiero po powrocie, a nie w trakcie trwania naszego wypoczynku. Od lat funkcjonuje zespolony numer alarmowy 112, na którym zgłaszamy wszelkiego rodzaju interwencje, czy to zdarzenia kryminalne, czy te związane z wykroczeniami, ze spożywaniem alkoholu, ale też te wszystkie związane z taką pomocą drugiemu człowiekowi, czyli jeżeli widzimy, że ktoś leży na ławce, nie rusza się, nie jest dobrym pomysłem z góry zakładać, że ta osoba z pewnością nie potrzebuje pomocy, bo na pewno pijana, jak jeszcze widzimy jakieś butelki obok. Niestety czasami takie sytuacje mogą zakończyć się dramatem, więc wyciągnijmy telefon, zadzwonimy na numer alarmowy 112, przyjadą policjanci i oni już zweryfikują, czy taka osoba wystarczy, że zostanie obudzona, czy potrzebuje chociażby doprowadzenia do naszych PDOZ-ów do wytrzeźwienia, czy już potrzebuje fachowej pomocy medycznej. To już jutro zaczyna się nasza akcja, która będzie trwała kilka dni, czyli właśnie Bezpieczna Majówka 2024 i oprócz zadań ruchu drogowego, to także właśnie zadania dla służby prewencyjnej, czyli objęcie tym szczególnym nadzorem tych miejsc, gdzie wiemy, że będą mieszkańcy Opolszczyzny się gromadzić i wypoczywać.